Kochani, byliśmy w tym centrum handlowym, coś tam Wam nagrałam, więc zobaczcie teraz. Jesteśmy właśnie w sklepie i słuchajcie, ile kochanie kosztuje? Jeszcze mówię, tutaj chyba 129 zł. 129,90. No. Pamiętasz, za ile kupiłam? Nie pamiętam, za ile kupiłaś? Za 5 zł. Za 5 zł, no i bardzo dobrze mi służy. No widzicie? Tak to już jest, tak się robi biznesy. Takie spódniczki są teraz mega modne. Takie to chyba w ogóle są, tak, spodenko spódniczki. Spódniczka, jeju. I dobra cena. A Paweł, o, no tylko, że na czapkę na czapkę. Ale bardzo fajny, on jest polarowy, kosztuje 100. Ale małe. No małe, bo to są chyba damskie, wiesz? No. Ale super. I to był właśnie ten sklep. Za bardzo nic tu nie znaleźliśmy, więc pokazaliśmy tylko to, co tak naprawdę już mamy. Tutaj mamy Pepco, Dilza i Action, ale tu przyjdziemy na samym końcu. Dużo świeczek, ale tutaj nic mi nie powąchało się za bardzo. Nigdzie nie widziałam piękniejszego dziadka. 230 zł, ale jest obłędny. Moje kolory totalnie. Zresztą, zobaczcie, 60 zł, taka piękna patera. I tutaj mamy te koniki 260, talerzyki 30 zł. Śliczne, po prostu śliczne są te dekoracje. Gdyby komuś rozmiar tamtego był za mały, to za 350 możemy kupić, słuchajcie, takiego. Nie, przepraszam, 3500. Mała pomyłka. Mało świąteczne, ale bardzo ładna torebeczka. 150 zł, Kendall i Kylie. Zobaczcie, 70 zł, taka śliczna, świecąca bagietka z Top Shop. Ekstra. Oczywiście, co mi się najbardziej spodobało? Misiowa torebka Juicy Couture za 200 zł. Mega. Ono ma taki gruby pasek, tam ma w środku taką saszetkę i jeszcze taką przypinkę. Bardzo mi się podoba. Od jakiegoś czasu choruję na moonbootsy. I słuchajcie, zobaczcie, jakie kosmiczne znalazłam. Rose goldowe, oczywiście. Rozmiar jest mi za mały, ale wyglądają po prostu sztos. Zobaczcie. Mega. Ekstra, muszę sobie takie nabyć. Te kosztowały tyle, a kosztują troszeczkę ponad 1000. No ale spoko. Już bym się bawił za każdym razem w ten przekładanie. Ale fajny, oglądałam go na stronie internetowej. Powinna być dziura z drugiej strony, by było przyjemniej. No, tam. Ładnie. Ja wiem, ja jestem maruda. Tak, a tutaj mamy dziadka i piękne kubeczki. I to była homla, kochani. Jak cukrowa wygląda. Mhm. Ale ten jest fajny. No. Ładnie. I nietypowa kula. O! Coś dla Kubusia. A zabierzesz mnie do świeczek? Ale to jest. Trzeba by ja bym się bała, że spadnie. Większość popachniałem i żaden mi odczepisz? Żaden zapach. Taki. Proszę. Nic specjalnego. Żaden zapach mi nie potrzeba. To jest firma, z której braliśmy w zeszłym roku. Słuchajcie, nie ma w ogóle zapachów, które mieliśmy w zeszłym roku. Arizonka, to są moje smaki. Uwaga, zaraz pan
spadnie twoja cola. Uwielbiam i polecam. Ale za bardzo przyprawiony, czy...? Nie. Kurczak jest według mnie za soczysty. Nie jest taki chrupiący, trochę spalony. Ja lubię taki bardziej, taki chrupiący. Ale smacznego ci życzę. Dziękuję. A ja Arizonka dalej. To jest, kochani, dokładnie ta sama kurteczka, którą pokazywaliśmy wam w sklepie. Dunlop. I to jest Pawłowa, którą kupiłam w Lumpie. Tak jak widzieliście, właśnie święta pełną parą. Oglądałam różne rzeczy. Oglądałam takie, które chciałabym dostać w prezencie. Czyli wiecie, jakieś torebki czy inne rzeczy. Takie bzdurki, powiedzmy, sobie przeglądałam. I tak, podobała mi się bardzo ta torebka w Half Price. Była świetna. A Paweł jak podszedł, mówi, nie, nie. Za mało uniwersalna. Jeszcze nie teraz. W sumie racja, kurczę, chociaż szukam takiej jakiejś fajnej torebki, takiej konkretnej, ale ta jakoś finalnie nie wzięłam jej po prostu. Dużo było fajnych rzeczy. Przede wszystkim do wystroju świątecznego. Słuchajcie, no ja mam tutaj jeden pokój tak naprawdę do wystroju, Kubuś ma drugi swój, ja jedynie pomagam mu, ale wszystkie dekoracje, które są u niego, on wybrał i się na nie konkretnie zdecydował. No a tutaj jakby kolorystykę mamy już konkretną, więc te kolorowe nie pasowały mi tutaj, ale słuchajcie, tak żałuję, że nie wzięłam tego dziadka albo tego konika na biegunach, no ale gdzie tutaj, po prostu nie mam na to miejsca, więc nie wzięłam, nie zdecydowałam się, chociaż powiem wam, że na jakość i po prostu wykonanie i to jak unikatowe to było, to ceny naprawdę nie były wysokie. Pokażę wam, co tutaj mam, co tutaj kupiłam. Trochę tego jest i głównie są to chyba rzeczy takie po prostu i jedzeniowe, i pożyteczne. To może nie do końca pożyteczne, ale jedzeniowe na pewno. Są to chipsy paprykowe, wzięliśmy je w Dillzie, kosztowały 6 zł. Jestem bardzo ciekawa, one wyglądają trochę jak te z kotła. Kolejne rzeczy to są maseczki. Słuchajcie, mam takie dwie maseczki. Się śmiałam do Pawła, że będzie moją księżniczką. I to są maseczki w płachcie. Tak one wyglądają. Jestem bardzo ciekawa. Ja uwielbiam maseczki do twarzy. Uwielbiam po prostu, jak ta skóra jest taka, wiecie, fajnie nawilżona. Nigdzie nie mogłam znaleźć, słuchajcie, tych baterii. Pawłowi mówiłam, kup proszę te baterie, bo są... I to jest też moja nauczka na przyszłość, że jak będę kupować jakiekolwiek nowe dekoracje do domu, to zawsze chcę, żeby one były na prąd, w sensie do podpięcia, a najlepiej to na baterie normalne, paluszki, małe lub te grubsze, dlatego że mamy bardzo dużo akumulatorków, a tego typu baterie, słuchajcie, tak ciężko jest znaleźć. Finalnie udało się je znaleźć, słuchajcie, w Action za 2,99, 12 sztuk. Także super, wzięłam po prostu dwa opakowania, Paweł mówi, po co jedno ci starczy, nie wykorzystamy, a ja mówię, nie, jak są, to biorę dwa, bo później znowu będę miała problem, żeby znaleźć. Nugaty i słuchajcie, mam nadzieję, bo nie przeczytałam, czy to jest bezglutenowe, ale tutaj nie ma tego wafelka, bo w niektórych jest ten wafelek, no i wiadomo, że jak jest wafelek, to ja tego zjeść nie mogę, a tutaj są tylko bakalie z tego, co widzę, no a w nugacie chyba nie ma glutenu. Więc wiecie co, wzięłam po prostu, ja uwielbiam, już naprawdę jestem dobita tym faktem, że ja prawie nic nie mogę jeść. Strasznie mnie to denerwuje. To tutaj, uśmiecham się od razu, dlatego że Kubuś, słuchajcie, zaczął bardzo dużo malować, rysować, zwłaszcza w świetlicy. Zauważam, że tak sobie odbija i skupia się po prostu na pisaniu, czy na rysowaniu, czy na kolorowaniu, no bo tam jest strasznie głośno i jak on wraca do domu, to naprawdę głowa zupełnie jego nie ogarnia, więc na przykład dzisiaj przymusiłam go delikatnie do nauki, bo jutro ma sprawdzian, po prostu po szkole, no bo teraz są na treningu właśnie piłki nożnej. I słuchajcie, ciężko, naprawdę ciężko, ja się wcale nie dziwię, w tej świetlicy jest tak głośno, panie nie mają żadnego sposobu, żeby to jakoś ogarnąć i wychodzi to naprawdę mizernie. Te maseczki, wiecie co, w Action, to nie jest to, nie mam niestety paragonów, nie go znajdę, mam, ale to jest Dills. O,
PS Action. Powiem Wam, ile te maseczki kosztowały. One... maseczka do stóp 4,44, a te księżniczkowe 4,95. No to nie jest wysoka cena, a tutaj takie do stóp wzięłam, dlatego że słuchajcie, zrobiłam sobie max 20 minut i one mają właśnie tak turbo odżywić stopy. Ja sobie wzięłam, zrobiłam stópki tą maską złuszczającą. Jestem właśnie w trakcie złuszczania. No więc jak to się wszystko, wiecie, zrobi, to potem sobie nałożę taką i będzie miodzio. Oczywiście paznokcie sobie ogarnę, ale słuchajcie, nie wiem, czy tylko ja chodzę do tyłu i po prostu tak mi jakoś czas ucieka, czy też tak macie, ale naprawdę ucieka mi czas. Nie wyrabiam, więc już stwierdziłam, że w tym tygodniu nie będę ogarniać paznokci. Widzicie, moje dłonie po prostu... się śmieję, że moje niedobory witamin, generalnie stan mojego zdrowia można ocenić po moich paznokciach, które, no ja wiem, że jeśli nie nałożę jakiejś hybrydy, to one po prostu nie odrosną, bo co odrosną delikatnie, no to się łamią, no niestety. Dobra, kolejna rzecz, to wzięłam taki zestaw szczoteczek do zębów po prostu dla dzieci, dlatego że wiadomo, że szczoteczki często się zmienia i te były w super cenie 4,95 za 5 sztuk, bardzo ładne kolory, więc ekstra. Plastry, słuchajcie, plastry za 2,29 i tu jest 30 sztuk. Ja jestem ciekawa, aż sobie zobaczę, bo ja nie jestem taka, żeby otwierać produkty w sklepie. Oczywiście no, są one takie najzwyklejsze, mam nadzieję, że nie będą od razu odpadały. Ale ostatnio nam się właśnie plastry skończyły, więc mówię, jak jesteśmy, to kupię. No oczywiście jak Action, no to musi być Arizona. Kupiłam sobie jedną puszkę, ale kupiłam też te litrowe w kartonikach. I jedna taka Arizonka kosztowała 5,95, a puszka, której już nie ma, ale widzieliście, 3,95. To kupiłam w Dealsie. I te Bounty kosztowały 7 zł, a tu są 4 sztuki po 2. Normalnie jeden taki kosztuje prawie 3 zł. Więc słuchajcie, super się opłacało. Oczywiście wzięłam. Ojej, otworzyło mi się mydło. Mam nadzieję, że nie jest wszystko mokre, ale nie, teraz właśnie się otworzyło, więc chyba będzie git. Ono jest lawendowe i słuchajcie, pierwszy raz wzięłam stricte mydło przez opakowanie. Zobaczcie, jakie to opakowanie jest ładne. I ono kosztowało, to było też z Action, 5,75. Więc wiadomo, że mydło się wykorzysta, opakowanie zostanie i będzie fajnie wyglądało. Tak mega neutralnie, dość porządnie. Wiadomo, że ono jest plastikowe, to jest jakieś tworzywo. I nie będę, że tak powiem, tutaj się nad tym... Wiecie, nie będę już używać tego słowa, bo ostatnio użyłam spuszczać, ale wiadomo o co chodzi, że mam ładne opakowanie, dodatkowo mydełko. I tak się rozglądam, bo coś jeszcze chyba, ale nie, wszystko. Aha, Paweł jeszcze w Dealsie wziął kolę, 5,50, no i te chipsy 6 zł, Wam powiedziałam, słuchajcie... Nie wiem, czy to kwestia takiej ilości ludzi w tym centrum handlowym, ale autentycznie jestem tak przebodźcowana. Wróciliśmy i zjadłam obiad, no zjadłam camemberta z Jamikiem. Kubuś dostał obiadek, Paweł posiedział przy komputerze i słuchajcie, padł. Mówi, że musi się żdżemnąć, bo coś dziwnie się czuje. Ja też czuję, tutaj po prostu czuję taką kluchę. Więc ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że naprawdę mamy tak słabą odporność, czy o co chodzi. Ja nie wiem, ile razy miałam koronę, więc moja odporność na pewno jest bardzo malutka, niziutka i nie wiem jaka jeszcze. Już czuję, że delikatnie katar mi się zaczyna, więc ja już łyknęłam, słuchajcie, chyba 3000... Wiem, że witaminę C to za chwilę wysika mi tam, wiecie, guzik mi to da, ale wzięłam już witaminę C w końskiej dawce, witaminę D. Ale czuję na gardle, że jest coś nie tak, więc teraz jestem tak ubrana, ale ja za chwilę po prostu przebieram się w grubą piżamę, najgrubszą jaką mam, zakładam szlafrok, robię sobie gorącą herbatę, no i wiadomo, że teraz siadam do pracy, do komputera, żeby to dla Was pomontować. I mam nadzieję, że właśnie takie filmy, wiecie, puszczam moje normalne filmy, że tak powiem normalne,
I dodatkowo właśnie chcę takie vlogi przeplatać, bo fajnie, fajnie. Lubię, trochę do Was mogę zawsze więcej pogadać, pokazać Wam, wiecie, to wszystko się działo, ale po prostu tego Wam nie pokazywałam, więc teraz trochę przeplatam, trochę świąt, trochę normalności, trochę zakupów. Dajcie znać w komentarzach, czy macie już wszystkie prezenty kupione. My dzisiaj kupiliśmy ostatni prezent na święta. Dwa ostatnie prezenty. Ale w tym roku chcę zaznaczyć, że oprócz kubusiowego gwiazdorka, bo on będzie miał bogatego gwiazdora, to my w tym roku zupełnie nie szalejemy. Wiecie co, ten rok i sytuacja na świecie i tak dalej, i owszem, za chwilę mi powiecie, o Boże, ty masz tyle ciuchów kupujesz, tyle ciuchów pokazujesz. Tak, mam, pokazuję, są w ciągłym obrocie, pewne rzeczy zostają w mojej szafie, pewne wychodzą i w kółko jest rotacja, oczywiście, że zajmuje mi to czas i tak dalej, ale słuchajcie, nie przywiązuję się tak do przedmiotów jak kiedyś, nie mam takiej chęci posiadania przedmiotów i naprawdę lubię moją przestrzeń, lubię tutaj być, przebywać, ale nie mam już czegoś takiego, że muszę to kupić, o Boże, muszę, wiecie, muszę nazbierać, muszę to kupić, muszę to mieć, a to bym chciała i wiecie, rwanie prawie włosów, bo coś tam się komuś spodobało i tak dalej, zupełnie nie. Mało tego, naprawdę, coś mi wpadnie w oko, 5 razy o tym myślę, czy na pewno to kupić, czy ja tego potrzebuję, czy za chwilę nie będę miała takiej sytuacji, wiecie, że 2-3 razy to założę i... No właśnie, więc nie wiem, czy to tylko mi się tak poprzestawiało w głowie, czy to generalnie tak jest, że po prostu sytuacja nam pokazuje, co jest tak naprawdę ważne. Także kochani, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrowie. I co? Widzimy się w następnych filmach. Pa, pa!